13 Unikisy, to jest 28 lat różnicy. Szczególnie kobiet, ta różnica jest po prostu ogromna. Dużo wyższa Monika Lastowska. Tak. Wszystko wskazuje na to, że Monika ma wszystkie asy za sobą, wszystkie, wiesz... Wiek też jest w tym momencie asem? Że ma wszystkie, wiesz, wszystko za sobą. Zaraz się przekonamy. I trybuny. Trybuny na pewno będą również za Moniką. Gotowa jesteś! Gotowa jesteś! Panie i panowie! Dużo osób nienawidzi tego starcia, ale jak wiele chce je zobaczyć. Ciągnie na środek klatki Monikę Laskowską, ale musi zacząć przy ogrodzeniu. Orbituje Nikita, podskakuje, a Monika ją goni. Czy obali Nikita? Pomysł na to starcie Nikity to jest ewidentnie obalenie. Dwa kolana od Moniki, tym razem kolano od Nikity. Jest walka w klinczu obu pań. Taka typowa walka barowa między naszymi zawodniczkami. Trzyma tam swoją walkę za włosy właśnie Monika. Już puściła na szczęście, tego oczywiście robić nie wolno. Czy obali Nikita? To była naprawdę wielka dawka negatywnych emocji z drugiej strony. Ma iść do jednej nogi, teraz Nikita, to jest plan na tę walkę i słucha się swoich trenerów. Czy jej się uda? Mocno siłują się tutaj dziewczyny. Bardzo lekkie starcie, jeśli chodzi o jakiekolwiek pojedynki. Nikita obaliła Monikę Laskowską, ale czy zdoła skontrolować? Jest taka pozycja 50-50, z tego jeszcze może wyjść Laskowska górą, ale nie, jest na górze Nikita i to będzie zaraz dosiad. Nikita ma dosiad, tak. A właściwie to chyba zaraz pojawi się za plecami Bungarda. Duże zamieszanie. Tak jak wspomniałem, troszeczkę walka barowa nam się tutaj zrobiła. Która z nich będzie koniec końców w stanie ustabilizować pozycję? Raczej Nikita. Nieco ponad minuta rundy za nami. Walczy o to, żeby znaleźć sobie miejsce na uderzanie ciosów Nikita. Jest próba dojścia do dosiadu też. A wyjdzie z tego pozycja boczna. I teraz, czy będą młotki na głowę w wykonaniu Nikoli? Pierwszy za nią, ale nie ważył zbyt dużo. Taka patowa sytuacja. I teraz dwa kolejne uderzenia od Nikoli. One za bardzo nie robią wrażenia na Monice, natomiast jeżeli będzie uderzała, to, to Monika będzie musiała zrobić cokolwiek. Cokolwiek, żeby tego uniknąć. I przede wszystkim ma w tym momencie pozycję, którą działa na jej korzyść Nikita. Monika przylepiła się jak taki żeb, żeby tylko nie była w stanie wyrwać się Nikita. Tak, chwyciła nogami jedną jej rękę. Żeby nie mogła wyciągnąć głowy, no ale tutaj Monice ta pozycja też nic nie daje, że trzyma, bo się męczy, męczy ręce. Jeżeli sędzia podniesie walkę do góry, to jej ręce będą już zakwaszone. Dobre ciosy Nikita ma jak bić. Tak, świetnie teraz Nikita. To może zostać przerwane. Piotr Jarosz mówi broń się. Czy broni się inteligentnie Monika? Stara się przede wszystkim zablokować tę rękę, która uderza. Ale już też popuściła trochę ten uchwyt głowy. Monika. Stara się skręcać na kolana Laskowska. Tak, mądrze uciekła, ponieważ miałem wrażenie, że sędzia był naprawdę już bliski przerwania tego wszystkiego. Ale teraz z kolei trochę jej przeszkadza ta ręka, która została za głową Nikity. Mocno szczepiły nam się obie panie. Natomiast zdecydowanie ta runda poszła na korzyść Nikity, która obaliła rywalkę. I mimo tego rzepa, który wykonał tutaj Monika, dużo ciosów ze strony 19-latki. Od pierwszej sekundy szukała od razu klinczu Nikita i chciała przenieść tę walkę do parteru. Sporo czasu spędziła na tym, aby się wyswobodzić, żeby znaleźć sobie trochę miejsca, ale w końcu się udała. Nikita wczoraj na ważeniu mówiła do Laskowskiej, że pokaże jej zapasy. Tak jest. Folk Style Wrestling, to z czego słynie trener Roszkiewicz. I zobaczymy powtórki, jak w ogóle doszło do tego obalenia. Duże zamieszanie naprawdę się tutaj wydarzyło. Ciągła walka o pozycję. Tu jeszcze była taka sytuacja 50-50. Mogła z tego Laskowska coś ugrać, ale nie udało się. I już do końca praktycznie oglądaliśmy taką sytuację. No nie ma tutaj wątpliwości. Na pewno ta runda poszła na korzyść Nikity. Natomiast jak będzie wyglądała druga odsłona? Ciekawie wygląda Piotr Kałuski, siedząc obok Nikity, gdyż waży co najmniej 3 razy więcej
od naszej zawodniczki, podpowiada jej, co ma zrobić w drugiej odsłonie i kto się bardziej posłucha, Monika Laskowska czy Nikola. Czas na drugą odsłonę. Na czarno Nikita, na biało Laskowska. I znowu idzie Laskowska przed siebie. Trafiła tam prawym Monika. Próbuje się zrewanżować Nikola, ale ona tak odskakuje, że ciężko ją dogonić. I znowu próba od razu sprowadzenia, zapina dwie ręce. Broni Monika. Bardzo blisko jest tego, aby spiąć dłonie, ale dobrze, rozchyla nogi na boki Laskowska. Teraz powinno przejść do jednej nogi Nikita. Tak, robi dokładnie to samo, co w pierwszej rundzie. Monika zachodzi za plecy i czy tam mamy? Nie, 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 zdecydowanie nie. Chociaż taki próbowała. Uchwyt jak do duszenia, ale no od przodu będzie trudno to zrobić. W tym momencie była bokiem i z tego względu myślałem, że może tam się coś udać, ale dobrze, Nikita wyciąga głowę. Teraz Monika spróbowała palić. Jest 2,5 kilo ciężka. Nie za spodenki, tak nie można, dokładnie za spódniczkę. Kolejny raz robi to Nikita. Kolano! Weszło na szczękę Nikoli. Próba dojścia do jednej nogi ponownie Nikity. Rozpina jednak te dłonie Laskowska. No powiem ci, że gdyby to wyszło mocno, mielibyśmy piękny nokaut. Odwraca sobie rywalkę. Obie panie naprawdę już mocno zmęczone. Przyjęła ten cios na tułów, teraz Nikita, to jej się też zdecydowanie nie podobało, odwraca się od rywalki. Proszę, czerwona! Stop! Koniec! Sędzia Jarosz postanowił przerwać. Oj, tak jakby straciła przytomność Nikita, tak to wyglądało. Nie wiemy, co tam dokładnie się stało. Tam widzieliśmy 2-3 uderzenia i nagle jakby kompletnie odpłynęła Nikita. Ale to po walce już, po zakończonym starciu. Cóż, na pewno chcę zobaczyć powtórkę, ponieważ ciężko nam powiedzieć, co tam się wydarzyło, ale Nikita padła jak rażona piorunem. Pytanie jest to... Wyglądało tak, jakby odcięło i nagle prąd też odcięło jej tlen. Tak, sytuacja, która zakończyła nam całą walkę. Specyficzne ułożenie obu zawodniczek. Trzymała sobie rękę rywalki Laskowska i uderzała tutaj mocno trafiona w dolną część brzucha. Skręciła się po tym. I teraz będą takie ciosy półmłotkowe. Zobaczmy. Raz, dwa, trzy. Tak, miała dosyć Nikita, to było widać. Sędzia przerywa, a Nikita pada. Po przerwaniu sędziego. Bardzo dziwna i specyficzna sytuacja.